Witam wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zajmujemy się przerywką gruszki. W tym celu mamy sekatory, które są w teorii nielegalne akurat w tej firmie. Nie wiem dlaczego, bo w każdej innej używaliśmy ich, że niby ta praca idzie wolniej, a według mnie idzie dużo szybciej z tego, co miałem porównanie wcześniej. I to jest takie bardzo niedokładne, co robimy. Mamy jedynie takie najmniejsze i totalnie powykrzywiane zrzucać. No a powód jest następujący, zresztą to już też wrzucałem na kanał, chodzi o grat. Grat, o ile na gruszce nie jest za bardzo widoczny, o tyle na jabłku straty są dosyć duże i po prostu postanowili, że sobie nadrobią gruszką, której jest bardzo dużo i ta przerywka będzie po prostu mniejsza, więcej rzeczy będzie do sortowania i myślą, że w ten sposób zbilansują sobie te straty. Wydaje mi się, że no, tak mniej więcej może to się uda. Zobaczymy jeszcze, ale gruchy, no możecie sobie zobaczyć, że no jest całkiem sporo. Zależy też od drzewa, ale myślę, że nawet jest jej troszkę więcej, jak było to w tamtym roku. Więc generalnie sobie spacerujemy. Pogoda jest bardzo dobra. Też tutaj niektórzy z naszej firmy kończą wcześniej, bo twierdzą, że jest za gorąco. No nie wiem, mi za gorąco nie jest. Ale to, no tutaj nie ma przymusu. Każdy robi jak chce, każdy jest panem swoich godzin, więc nie jest to jakiś tam kołchoz i tak dalej, jak to niektórzy pisali, że jesteśmy parobkami. Ja po prostu robię tyle godzin, ile jest mi potrzeba, więc po prostu sobie to wszystko bilansuję. Mówię, praca nie jest ciężka. Akurat przerywka dunes holenderskiego jest jedną z łatwiejszych prac, no bo to w sumie ktoś nam płaci za zrywanie takich małych właśnie owoców. No ale do czego to jest potrzebne, żeby drzewo po prostu wtedy skupia się na mniejszej ilości, w tym przypadku akurat gruszki, o takie coś jeszcze uciąłem, bo to krzywe było, mniejszej ilości gruszki, soków daje tyle samo, więc ten owoc, który pozostaje na drzewie, dostaje więcej tych soków i po prostu dużo ładniej rośnie. Ma te gruszki docelowo, tak myślę, że 250 gram to jest taka optymalna waga jednej gruszki. Tak przyjmuje się 4 gruszki na kilogram przypadają. Tak docelowo zdarzają się. Konferencji, jeśli mogę tutaj wejść słowo, konferencji, proszę Państwa, konferencji. Natomiast jeszcze tutaj jeszcze ciekawostka, proszę zobaczyć, to jest ten nielegalny sekator. Bardzo mały, jego w sumie no, nie, w porównaniu nie widać, do mojego. Ten jest dużo lepszy. I tym też z moich tutaj źródeł, które się dowiedziałem, jest stosowany przy obcinaniu pomidorów lub też truskawki, tak się czy porzeczki. I to jest nielegalne w tej firmie. Według mnie to jest chore, bo dlatego, że robi się szybciej, ręka nie boli i można równym tempem robić swoje godziny. To tyle. Sama praca, tak jak tutaj przedmówca powiedział, według mnie to jest jedna z lepszych w Holandii. I raczej kobiety powinny to robić, bo dla mnie osobiście to jest daleka praca. No, ale mówię, to jest tylko moje skromne zdanie. Macie prawo się z tym nie zgodzić. Pozdrawiam. No chodzi o to po prostu, że to jest bardziej taka dokładna praca. Myślę, że jeżeli chodzi o dokładność, to kobiety wypadają dużo lepiej od mężczyzn. Mężczyźni to, no tak. to wiadomo, takie prace bardziej fizyczne się mogą. Tak. Robótki ręczne, czyli szydełkowanie itp. to kobiety bardziej, tak? Tak, no to taka jest właśnie zabawa, chodzimy sobie, gadamy, muzyka, więc no tu słońce... Czy ważkie tematy poruszamy przede wszystkim. No... Pokój na ziemi itp., nie? Jak wszyscy. Dobra, to myślę, że materiał taki trochę dłuższy, jak prosiliście, więc tyle, trzymajcie się, na razie.